to lepiej jest, że nie jesteś sam. Zrobiłem kiedyś taki film Tydzień z życia mężczyzny. To jeden z moich najsmutniejszych filmów, opowiadających o, no, o dylematach moralnych, że co innego głosimy, a co innego robimy, bo się nam nie udaje dojść do tego ideału własnych przekonań, poglądów, o słabości. To był film o słabości, o wielkiej słabości. Dużo mnie kosztował ten film. Dłużej myślałem, czy go zrobić, niż go robiłem. Znaczy, tam się, czy mogę aż sięgnąć do takich pokładów własnej słabości, własnych dylematów. No ale znowu to, że ta przemożna chęć powiedzenia ludziom przeważyła. I pamiętam dwa przypadki tam z tego filmu. Jeden, pokazywałem go na festiwalu São Paulo. I przy takiej scenie, która tam była w tym filmie, że lekarka lecząca moją mamę, którą grała pani Danuta Szaflarska, informuje mnie, że matka jest nieuleczalnie chora na raka, ale że gdzieś tam w Pittsburghu odkryto metodę, która może dać szansę. No tylko mówi ta lekarka do mnie na korytarzu, przed pokojem, gdzie leży mama. Mówi do mnie, dorosłego człowieka, mówi, tylko wie pan, no to jest trochę drogie, bo to jest, ta klinika kosztuje tam wstęp do niej 30 tysięcy dolarów. A ja w teczce mam 30 tysięcy dolarów, które po południu muszę wpłacić na dom, który kupiłem. I są te pieniądze. I widz wie o tym, że ja w tej teczce mam tyle pieniędzy, o których mówi ta lekarka, które mogą mamę uratować. I tak kamera długo na mnie siedzi, ja z tą teczką siedzę, nie podejmuję żadnych decyzji. Następna scena w domu kupowanym, właściciele przeliczają 30 tysięcy dolarów. No. I pamiętam festiwal w São Paulo, w Brazylii, daleko. Pokazywałem ten film, wielka widownia, wielkie kino i nagle w tym momencie ktoś na widowni zaczyna strasznie płakać. Ale to jest tak spazmatycznie, że go musieli wyprowadzić sami. Wtedy to pomyślałem sobie, czy nie za bardzo rozpuściowuje nas, mówiąc brzydko, przepraszam, nastroje ludzi. Czy mam prawo, aż tak? Ja, zwykły aktor, zwykły błazen, tak manewrować nastrojami ludzi, żeby doprowadzić ich do takiego stanu. I wynieśli tego gościa z kina. Ja rozumiem, Brazylijczycy, no trochę inne temperamenty, no, ale faktem był fakt, że mnie to dało. Wcale nie miałem wtedy takich myśli optymistycznych. Troszkę się przestraszyłem. Nawet się przestraszyłem się trochę. To samo mam czasem właśnie w tym, że kontrabasiście, jak potrafię rozpuszczać nastroje ludzi tak od śmiechu po taką ciszę, o której przed chwilą mówiłem. Zrobiłem się, ja mam jakąś niebezpieczną władzę nad ludźmi. To aż, ale to jest inny temat. I drugi raz, ten sam film, pokazywany młodzieży w Czechach, w takiej letniej szkole filmowej Uherskie Hradnicze, jest taka piękna miejscowość na Morawach. Pokazywałem to młodzieży, no i potem miało być spotkanie. I wychodzimy do spotkania z tłumaczką, a ona tak płacze, że nie może powiedzieć. I znowu sobie wtedy pomyślałem, musiałem dotknąć jakiegoś strasznie jej osobistego problemu. I wtedy miałem takie myśli, czy to przyjdzie na dobre, czy to wyjdzie na dobre. No, czy to wyjdzie na to właśnie specyficzne katarzis, o którym przed chwilą mówiłem. Że komuś się zrobi lepiej po oglądnięciu dzieła sztuki.
katarzys greckie, klasyczne, było trochę odwrotne, bo tam przerażało grozą, żeby widz powiedział, wyszedł z tej grozy losu bohaterów, morderstw i rzezi, wyszedł i powiedział, świat jest jednak lepszy. Żyje w lepszym świecie. Takie było klasyczne. Ale to moje małe to jest na taką miarę. Więc służba. Nie mogę sobie innego słowa wykuć, jak ponad to, że służę ludziom. Czasem moje widzenie jest celowo wyostrzone. Unikam słowa prowokacyjne. Buntownicze bym nazwał. Cała moja sztuka, znaczy to, czego się nauczyłem, podejścia do sztuki wynikała z buntu, tak. I do dzisiaj tak jest. Mnie musi coś bardzo drażnić i bardzo być z czymś w niezgodzie, żeby to się przekuło w film, w przyjęcie propozycji aktorskiej, w zaangażowanie się w coś artystyczne. To pierwsze jest bunt. Ale ja się wywodzę trochę z takiego ruchu, bo wywodzę się z ruchu, dzisiaj to by się nazywało alternatywnym, a wtedy się nazywało teatrem studenckim. Ja zakładałem teatr Stu w Krakowie i całe nasze działanie to było z buntu. Z buntu przeciwko utartym wzorom, z buntu przeciwko oczywiście systemowi, którego nie mogliśmy w pełni dać pełni temu wyrazu, ale to był, nasza postawa była buntownicza. Może nie tak heroiczna jak naszych rodziców, którzy znajdowali się w okolicznościach o wiele jeszcze dramatyczniejszych niż my, ale tak, myśmy się chcieli zbuntować i po to chciałem zostać artystą, żeby z buntu coś ludziom powiedzieć, prawda? I to do dzisiaj we mnie zostało, ta niezgoda w ogóle tworzy u mnie zalążek myślenia twórczego. Jeśli czasem bywam twórcą, bo jak ciągle mówię, artystą się bywa, nie że się jest. Tak. Na co dzień wykonuję pewien zawód, bo mam ku temu pewne umiejętności. Natomiast artystą, jak przyjdzie taki moment, wszyscy czekam oczywiście zawsze, żeby być artystą, ale niecodziennie się to zdarza. Nieco rok, nieco miesiąc bywa. Na to również musi się złożyć specyficzny zbieg okoliczności. W związku z tym moim największym szczęściem jest właściwie możliwość coraz głębszego wypowiedzenia siebie. Tak jak to od początku mojego spotkania z Państwem snuję. W związku z tym moje filmy, które zrobiłem jako reżysera, właściwie trudno to nazwać reżyserią, to jest raczej właśnie możliwość wypowiedzenia się głębszego na tematy mnie nurtujące, a również przede wszystkim na tematy, które siedzą we mnie w postaci jakichś niezałatwionych spraw. Słabości. I tak każdy film mój można pod tym kątem przeanalizować. One są już dzisiaj troszkę zapomniane, troszkę nie ma sensu ich przytaczać ich dokładnie, ale każdy mój film jest rozliczeniem się z czymś, co mi się w życiu raczej nie udało. Na przykład mój stosunek do moich dzieci. Ojcostwo. Nie mogę powiedzieć, że na tym polu osiągnąłem jakiś wielki sukces. Położyłem na szalki tej wagi mojego życia właśnie bycie wśród ludzi i bycie wśród rodziny. O! I mam poczucie, że tę rodzinę zaniedbałem. Teraz gdzie te szalki wagi? Jak to? No to chciałem się z tym rozliczyć w jakiś sposób. Przekuć to znowu na jakąś wypowiedź artystyczną. Powstał taki film.
film Pogoda na YouTube. Prawda? I tak każdy mój film można by pod tym kątem zanalizować i wyciągnąć takie wnioski. No ale było mi dane, że mogłem to zrobić.